chciałam podziękować Bogu za to, że mimo moich 86 lat chodzę, jestem sprawna i nic mnie na stałe nie boli. Dziękuję Ci, Panie Boże, za tą łaskę, którą mi okazujesz. Codziennie dziękuję Bogu swoimi słowami, wieczorem przed snem i tak jak jadę tramwajem, też jak coś mi się pozytywnie załatwi, co mi się uda, że nie zapomnę, nie pogubię się, to dziękuję Bogu, że mi jeszcze daje jakąś roztropność i świadomość.